Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Morbida. W ostatnim ubiliśmy jakiegoś dzika, takiego dosłownie dzika. No i w tym odcinku wypadałoby znaleźć jakieś, nie wiem, nowe miejsce, żeby się przenieść. Przenieśmy się może do... Właśnie, do Grimwalda. Raz jeszcze. O Jezu, przepraszam, jakąś chrypę mam. Dobra, teraz tak. Ja czuję, że tutaj jest coś, czego jeszcze nie odkryłem. Czaszki pokazują... Czaszki pokazują jedna tutaj, dwie tam. Więc siłą rzeczy coś tu musi być. To pokazuje tutaj. Poza wiecie, no zawsze to jest jakiś plus, że sobie biegam i jeszcze raz to wszystko robię, bo koniec końców, jakby nie spojrzeć, zdobywam doświadczenie cenne. No teraz tak. Może ty mi coś powiesz? Nie. Czemu na przykład ja się nie mogę tutaj przenieść? Czemu w ogóle jest tak, że tylko na przykład jest ten jeden portal? Nie wiem, nie ogarniam tego. Może tu muszę medytować? Nie wiem. Dobra, nieważne. No i pozamiatani. Ja sobie was zbiorę wszystkich razem. Właśnie dlatego. Tak jak człowiek się przyzwyczai, powiem wam szczerze, że ta gra nie jest wcale jakaś taka super ciężka. No. Jezus. W sumie tak męczy. Czaszka generalnie wskazuje ten kierunek. Runa. Runy są zawsze w cenie, pamiętajcie. Będzie mnie to atakować? Tak. O Jezu, się kopałem. Dobra. Dobra, jestem na jakimś rozdrożu.
wszystko wskazuje na to, że mogę iść tu, ale tu iść nie muszę. Jakim cudem mnie to dotknęło? No! Czaszka też pokazuje raczej w prawo. Pokazuje już w lewo. Nie wiem, niech będzie. Nie powinno mnie to dotknąć. Ajajajaj. Nie. Jak się źle skalibruje ruchy, to jest masakra jakaś. Ale dobra, tutaj chyba też nic nie będzie, bo z tego co ja kojarzę, to... ja tutaj tylko coś zbierałem. No dobra, ale czaszka pokazuje na przykład tutaj na tego... Dobra, nieważne. Myślałem, że ona coś mi tam pokazuje, ale to raczej pokazuje gościa, który sobie leżał w krzakach. No dobra, nieważne, idziemy dalej. Jakby nie spojrzeć, dokładną eksplorację już uraczyłem. Na Gardens of Mornia. Teraz nadszedł czas na tą lokację. Szkoda, że tu nie ma żadnej minimapy czy czegoś takiego. A i tutaj była ta baba. Boże, baba Jagamoer. Więc tutaj raczej. Też nic z tego. A to jest ta broń, dobra, nie chcę jej. Poziom wyżej, ładnie. Czaszki pokazują tutaj. Tutaj mamy ołtarz. Co mogę medytować? Przy okazji jeszcze raz skorzystam z ołtarzu. Mianowicie dlatego, żeby ulepszyć sobie ten blessing pod expa. Tak jest. Co my tu mamy? O, tam ktoś leży sobie. Medicine pellets. W sumie wow! Skąd się tu wziąłeś, kolego? Wiecie mi, co ja chciałem zrobić? A, to chciałem użyć, dobra. Jeszcze żyje, czy to kolejny jest? Dobra. Ja tu chyba nie byłem, skoro tutaj jest taka częstotliwość itemów, których nie zebrałem.
Oho. Coś tu mamy. Coś. Poszedł w dół jeszcze. No a tym jest w sumie tak średnio. O nie. Łatwo poszło nawet. Filming capsule. O, blessing. Czyli jednak coś tutaj odkryłem takiego. Gdzieś się rzeczy mnie nie było jeszcze. Pocieszające, że w końcu znalazłem jakąś nową drogę. O nie. O Boże. Udało się. Dobra, nie, ja w sumie mam dosyć tej lokacji już. Niepotrzebne mi są żadne jakieś pojedyncze skrzynki. Ja jedyne co chcę zrobić, to po prostu sobie iść odpocząć do Shrine'a. O. Tomb of the King. I tutaj mnie nie było. Ci biedny zablokował. To jest jakiś taki znowu mniej ważny kolega. Nie ma tu nic. Dobra. Martwi mnie ta lokacja. Może to być jakaś potyczka z bossem? Czy coś?
Wow. Klimatycznie, nie powiem. W klatce nikogo nie ma. Dobra, lecimy dalej. Sedatives. Co to jest? A, jest to sanity over a short period of time, white slightly draining stamina. Zaraz w ogóle level upa będę miał. Bardzo dobrze. Lazarusu przyda się. Przyjąłby się ołtarzyk. No, nie podoba mi się ta grota. Bardzo mi się nie podoba ta grota. No cóż. Dobra, zregeneruję raczej do max. Raczej jak pójdę, odbiję na bok to... Minus 20% jeszcze tak speeda, ale plus 32 do walki... Ej, co to jest? Ale plus 32 do... No, kombinacje z runami potrafią być potężne, także... O, jest ołtarzyk, dzięki Bogu. Medytuj. Blessings. Nie mogę ulepszyć niestety. Deal more damage to unsuspecting enemies. No to unsuspecting, to trzeba się skradać. Tutaj na bossa to nie podziała za bardzo. Ale można to oczywiście wymienić na bossie, nie? No powiem tak. Już sobie atak spita walnę. O Jezu. Okej. Thank you.
nie? Nie jest on jakiś super ciężki. Myślę, że dałbym mu radę. Już prawie. Oh, at last I may fall. Oh, Jezu. My blood forgive me. Death grant me a boon. Oh, Jezu. Acolyte slain. Exaltation achieved. New law, King Cornelius, the heir of coś tam. O Jezu. Czy wy wiecie... Czy wiecie, co to oznacza? To oznacza, że... co chciałem powiedzieć? A, że teraz chyba, skoro osiągnąłem Exaltation, to teraz mogę przejść przez te takie, jakby to powiedzieć, wrota, przy których oni czuwali, ci tacy, wiecie. Ci tacy wojownicy. A teraz gdzie to było? A nie, chyba nie tutaj, bo tutaj to jest wybrzeże. Tutaj było. Chyba tutaj, aczkolwiek nie wiem. Nie, chyba tutaj. Teraz weź, człowieku, szukaj. Gdzie to mogło być? Dzisiaj łatwo i przyjemnie hack and slashuje, że tak powiem. To ja przecież zbierałem już. Bo właśnie nie pamiętam, gdzie to przejście było, ale wydaje mi się, że na samym początku.
ten taki duży, brzydki pilnował przejścia, mówiąc, że only exalted may enter. No, w sumie to się zaraz okaże. No nie, bo tutaj teraz znowu będzie ta lokacja na wodzie. Kurde, no gdzie to było? Dobra, spróbuję jeszcze raz od początku tutaj przelecieć, tylko że w lewo, nie w prawo. Coś mi się kojarzy, że to gdzieś tutaj było. O, tutaj. Now go, Striver, defeat the seven accolades and save our world. Dobra, no i w tym momencie tutaj sobie przemedytuję, żeby zapisać stan gry i w kolejnym odcinku przejdziemy przez tą bramę, zobaczywszy, co się stanie. Dzięki wielkie za uwagę, kolejny akolita padł, co przed nami, już niebawem się dowiemy. Trzymajcie się.